Witajcie. Tak, jak na zapowiedzi, opowiem trochę o czymś, co nie jest zazwyczaj znane w e-commerce, czyli coś, co jest jak gdyby poza już tym e-commerce'em, jest po fakcie, po wydarzeniu już zakupu, czyli coś, co się dzieje w magazynach tych sklepów internetowych. Ale najpierw o mnie. Jestem programistą PHP-owym od prawie 20 lat, więc trochę już taki dinozaur. Przerabiałem wiele projektów, wiele firm. Od wielu lat jestem związany zarówno z Symfony, jak i open source PHP-owym. Jestem też opiekunem kilku, no można prawie powiedzieć kilkunastu projektów open source. Możecie mnie znaleźć zarówno na Twitterze, jak i na GitHubie pod nickiem Stloyd. Prowadzę też od czasu do czasu swojego bloga bardzo technicznego, więc zapraszam, jeśli macie ochotę poczytać o rzeczach nietypowych, bądź trochę pobrać z mojego doświadczenia. A wszystko zaczyna się w magazynach od pudełka. Pudełko, które musi zmieścić przedmiot. Nie wiemy, jakiej będzie wymiarów. Nie wiemy, czy to pudełko. Więc staramy się najpierw w magazynach przewidzieć, jak zmieścić pudełko do jakiego kartonu. Następną rzeczą tak naprawdę, którą musimy przemyśleć, ile tych rzeczy w tym pudełku będzie. Potem pojawia się kolejne pytanie. Ile tych rzeczy zmieści się w danym pudełku, w danym kontenerze? I czy tak naprawdę potrzebujemy tak dużego kontenera, żeby wszystko zapakować? I czy wszystko zmieści się w dany kontener? Czy nie potrzebujemy dobrać kolejnego kontenera, gdyż niestety pudełka i przedmioty nie są jak koty. Więc musimy przewidzieć to, że one w pewnym momencie przestaną się mieścić w wybrany kontener, bądź będziemy potrzebowali ich więcej. I tutaj z pomocą przychodzi jedna z implementacji algorytmów optymalizujących przestrzeń, jest to LAF w skórcie, czyli Large Area Fit First. Jest to algorytm pakowania w wymiarach trzech. Uwzględnia on wysokość, szerokość i długość. Dlaczego mówię o trzech wymiarach? Bo czwartym wymiarem jest waga. Tutaj akurat ten algorytm nie wspiera wagi, aczkolwiek nie byłoby pewnie problemem rozwinięcie tego. Jak również do tego algorytmu napisałem implementację w PHP. Jest to malutki projekcik, który pozwala na właśnie wyliczenia, czy dane paczki zmieszczą się w danym kontenerze. Możemy wygenerować kontener, który zmieści wszystkie te paczki, które mamy przewidziane na przykład do zapakowania, bądź powie nam, ile na przykład tracimy miejsca w danym kontenerze przy każdej wysyłce, co jest na przykład kosztem. Inną rzeczą jest tak zwany problem plecakowy, który już jest czterowymiarowy, czyli uwzględnia też wagę. Jest on często poruszany przy optymalizacjach, obliczeniach, jak zoptymalizować pewne procesy. Założeniem jest tego, że mamy plecak, czy też kontener, bo to można różnie odbierać. Wszystkie przedmioty, które próbujemy zmieścić, mają określoną wagę, ale plecak, którego użyjemy, czy też pudełko, kontener, może zmieścić tylko określoną wagę. Czyli w pewnym momencie przestajemy to już móc włożyć w dany kontener i potrzebujemy kolejnego. Do tego najlepiej sprawdza się jedna z bibliotek, też napisanych w PHP. Jest to Boxpacker. Uwzględnia on wiele różnych zależności, nie tylko i wyłącznie właśnie wagę, jak i wymiary. Uwzględnia on również możliwość wykorzystania przestrzeni w danym pudełku, czy to kartonie. Zawiera on kilka różnych podejść do optymalizacji miejsca, które jest wykorzystane w danym pudełku. Pozwala również przewidzieć, czy nasze przedmioty, które mamy, zmieszczą się w ogóle w
ilości pudełek, które założymy dla tego systemu. Problem z kartonami jednak jest taki, że są też wyjątki. A wyjątkami są na przykład rzeczy, które nie są kartonami, nie są pudełkami, ale jednak używane są do transportu przedmiotów. Do transportu przedmiotów zazwyczaj niewielkich rozmiarów. Czyli mówimy na przykład o kopercie bąbelkowej. Koperta bąbelkowa sama z siebie w teorii ma 3 wymiary, ale w praktyce są to 2 wymiary. Jest to wymiar długości i jej szerokości. 3. wymiar, czyli tak zwana głębokość, jest wymiarem dość wirtualnym, dlatego że jest zależny od 2 poprzednich. Koperta może jedynie rozsunąć się do pewnego wymiaru, co utrudnia bardzo zapakowanie przedmiotów. Dlatego zazwyczaj są pakowane pojedynczo, bądź też bardzo drobne przedmioty. Tak. To było bardzo szybkie. Czy koniec? To zależy, czy macie pytania. Koperta bąbelkowa może być naprawdę dużych rozmiarów. Największe, jakie widziałem, to są o rozmiaru A3. Nie wiem, nie sprawdzałem, ale pewnie drobnych rozmiarów. A czy waga nie jest problemem przy kopercie? Jest problemem zarówno przy kopercie, jak i przy kartonie. Waga, nie możesz zapakować raczej przedmiotu, który waży 10 kg do koperty, choćby był małych rozmiarów. Nie wytrzyma ona tego, jak wiadomo. Czyli nie można zapakować do koperty? Jeśli je wydrukujesz, to na pewno wtedy ich się nie uda zapakować. Obstawiam, że nawet nie zmieści się do kontenera. Wtedy magazyny zazwyczaj używają niestandardowych opakowań, bądź przedmiot jest wysyłany as is, czyli tak jak jest na żywo, bez opakowania, bądź też tylko i wyłącznie użyta jest folia stretch. I się skończyły pytania, bo trzeba było łapać kierowcę. Dobra. Mam nadzieję, że ubezpieczenie też było. Dzień dobry. Dobry wieczór. A czy te skrypty obsługują też kontenery takie duże, metalowe? Obsługują tak naprawdę każdy wymiar, dlatego że to jest pojęcie matematyczne, czyli mamy 4 założenia. Mamy długość, szerokość, głębokość i potencjalną wagę. Więc jeśli coś podamy w metrach, to przedmioty, które zmieszczą się w tym kontenerze bądź opakowaniu, będą przeliczone tak, żeby się zmieścić. Czerpuję to moją wiedzę na temat dzisiejszy. Przekazuję dalej. Proszę bardzo. A co w przypadku, jeśli mamy niestandardowe rozmiary? Czyli na przykład są to piłki albo małe piłki. To tak jak już wspomniałem, zależy też od tak naprawdę ilości. Jeśli sprzedajemy małe piłki, możemy je zapakować w kontener, w którym one się zmieszczą. Nie jest to to samo wyliczenie. Trzeba założyć, że kula jednak w pewnym momencie jest możliwa sprowadzenie do jak gdyby przedmiotu w 4 wymiarach. To wtedy jest to nieoptymalne. No jest to nieoptymalne, tak, wiadomo. To jak to zoptymalizować w takim wypadku? Optymalizacja tego to jest problem, który matematycy starają się rozwiązywać bardzo często. Jest to właśnie też problem, jeden z podproblemów, tak zwanego problemu plecakowego. Na to jest wiele różnych podejść algorytmicznych. Nie ma jak gdyby
predefiniowanego podejścia, które by sprawdziło się zawsze. Rozumiem to wszystkie pytania. Uwaga, dobra, rzucać. Dobra, słucham. Dobry wieczór. Ja mam takie pytanie, bo problem plecakowy ma 4 wymiary. Czy w takim wypadku, mając dany plecak i boksy, jesteśmy w stanie dostać zwrotkę pod tytułem procent wykorzystanego miejsca do zapakowania? Na przykład mamy jakieś tam... Tak. Jest to te algorytmy i te biblioteki, które wymieniłem tutaj wcześniej, są w stanie podać ilość zarówno zużytego miejsca, jak i ilość, która się marnuje, gdyby, tak? Czyli zostało nam puste pole, w którym moglibyśmy jakiś obiekt umieścić, ale nie zostało to wykorzystane. Dzięki. Jak już kolega tam doprecyzował, że to możemy także rozpatrywać kontener z wieloma paczkami, a nie tylko paczkę z jakimś produktem, to pytanie, czy one uwzględniają także to, że no jeśli tego jest dużo, to nie możemy tych najlżejszych położyć na dole, a najcięższych na górze, bo zostaną zgniecione. Tak, to jest też jeden właśnie z algorytmów używanych w Boxpackerze, przepraszam, który pozwala właśnie na określenie, które przedmioty muszą być na dole po uwzględnieniu właśnie ich wagi, bądź po uwzględnieniu ich wymiarów. Okej, okay, dzięki. A ja mam jeszcze takie pytanie. Może być przedmiot ciężki, ale delikatny. Czy takie parametry też się wprowadza? Na ten moment nie jestem świadom, czy taki parametr byłby uwzględniony w algorytmie, dlatego że to jest bardzo specyficzna cecha danego produktu. Prawdopodobnie musiałoby to już raczej przemyśleć człowiek, czy warto wysyłać taki przedmiot w dużym opakowaniu, które może, że tak powiem, go uszkodzić, bądź inny przedmiot razem z nim, który by mógł go uszkodzić. Okej, dzięki. Jeszcze takie pytanko, jak radzić sobie z problemem ludzkim, bo algorytm wyliczy, że do kontenera wejdzie mi 4327 tych paczek. No, pan Jasiu, który będzie to pakował, przełoży inaczej, ciut, jedną paczkę, nie? No i no, nie zmieści się, nie? Tak, tak, tak. To na pewno pan Jasiu będzie wtedy problemem. Ale można pana Jasiu poinstruować, na przykład mówiąc mu, jaka będzie kolejność, powinna być kolejność przedmiotów do umieszczenia. Na przykład podając je na taśmociąg w innej kolejności, albo w takiej, jaka jest zaplanowana optymalnie przez algorytm. No tylko ciężkie chyba to do ugrania, nie? Jaki jest, bo zastanawiam się, w jaki sposób, jak wygląda output z takiego algorytmu, te informacje, które są podawane, taki pan Jaś na przykład, który został tutaj przedstawiony, on dostaje informacje po prostu o kolejności wkładania tych paczek, czy możemy dostać na przykład wydruk kolejnych warstw tego, w jaki sposób wkładać te paczki? Domyślnie algorytm, który ja implementowałem, jest w stanie powiedzieć, która warstwa zawiera które paczki, jakich wymiarów jest dana warstwa i jaka powinna być kolejność przedmiotów, czy też innych kontenerów, które zostaną umieszczone w tym większym kontenerze. Każda warstwa będzie określona kolejnościowo, licząc od zera, więc tak, idąc z tym tokiem myślenia, można jak najbardziej wydrukować taki output, który da panu Jasiowi informację, co z tymi przedmiotami zrobić, kiedy. Super, dziękuję bardzo. Z przodu tutaj. Jak bardzo jest to realny problem ogólnie tego pakowania, bo chyba każdy z nas zamawiał kiedyś pendrive'a i wcale go nie dostał w małej paczuszce, tylko w dużej paczce po butach i tak dalej. I chyba ta optymalizacja ilości kartonów w magazynie jest ważniejsze, jest mieć mniej kartonów i szybką decyzję podjąć, wkładając małego pendrive'a do dużego opakowania, niż docinać. To jest dobre pytanie, tylko to jest pytanie trochę bardziej z natury biznesowej, optymalizacji kosztów, zarówno kosztów opakowań, kosztów magazynowych, ilości miejsca potrzebnego do przechowywania tych przedmiotów, jak i paczek.
tutaj wchodzi tak naprawdę wiele zmiennych dodatkowych. Czy firma ma dobrą umowę z pośrednikiem, który te paczki przewozi na przykład? Może płacić taką samą kwotę za każdą paczkę, jaką wysyła, jeśli jest do pewnego wymiaru. Więc wysłanie pendrive'a w pudełku po butach, jeśli koszt jest taki sam i firma nie musi kupować dodatkowego opakowania, tylko i wyłącznie małego na pendrive'y, jest na pewno lepsza dla firmy niż dodatkowe zakupy i pakowanie w oddzielne pudełka tylko i wyłącznie danego przedmiotu. Okej. Okay. To chyba już wszystko. A więc ja dziękuję. To są też referencje.